Słuchajcie, ten dzień w ogóle nie zaczął się za dobrze, ponieważ się czuję fatalnie. Czy teraz już się czuję jeszcze w miarę, ale obiecałam sobie, że jak będę czuła się źle, to nigdy nie będę włączała kamery. Powiem Wam dlaczego. Dlatego, że dla mnie YouTube jest rozrywką i czymś, kiedy ja sobie na przykład włączam film, lubię poprawić sobie nastrój. I często jest tak właśnie, że jak ktoś mi smęci, to mi się nie chce tego słuchać. Ale to nie jest tak, że oczywiście nie chce mi się słuchać o problemach, bo to też nie o to chodzi, bo uważam, że fajne, wartościowe treści również są jak najbardziej potrzebne na YouTubie. Ale vlogi mają być łatwe, przyjemne, może nie łatwe, vlogi mają być przyjemne przede wszystkim dla Was. Więc obiecałam sobie, że nie włączę aparatu, jak się źle czułam, a źle czułam się, ponieważ napiłam się wczoraj dwie lampki szampana. Tak, dwie lampki szampana. Słuchajcie, jestem... Jeżeli nie znacie kogoś, kto nie może pić alkoholu, to już znacie. Jestem tą osobą ja, moja mama, mój tata, mój dziadek, był mój brat. My po prostu nie możemy pić alkoholu. Ja się czuję fatalnie od samego rana. Reanimowałam się już wszystkim. Wiecie, dwie lampki. No ale nic, poczułam się trochę lepiej i stwierdziłam, że chciałabym dla Was powlogować. Jestem cały czas na cateringu. W poprzednim tygodniu, to jest catering Małgorzaty Rozenek, w poprzednim tygodniu, słuchajcie, miałam catering Optimal, który mi smakował. W tym tygodniu wzięłam sobie dla spróbowania wege i powiem Wam, że jest taki o i co mi nie odpowiada w ogóle w wege dietach. To, że jest bardzo dużo węglowodanów, bardzo dużo. Osoby, które są na diecie wege, muszą mieć świadomość tego, żeby jednak tak bilansować te posiłki, aby nie jeść samych węgli, bo to jest ogólnie obciążające, my nie mamy energii, siły wtedy, no musi być też białko, to nie może być tak, że jemy, nie wiem, wypiekany chleb z jakąś pastą, z jakiejś mąki, ciecierzycy, z czymś, dodatkowo kolejne węgle i kolejne węgle. I powiem Wam, że mi osobiście nie odpowiadało w tej diecie w tym tygodniu, że tu było praktycznie za dużo węglowodanów, praktycznie same węglowodany. Tak najbardziej smakowała mi dieta Optimal, którą miałam wcześniej, natomiast właśnie w tym tygodniu zdecydowałam się na wege i ta wege mi nie do końca podeszła. Tak mówię Wam szczerze, jak jest. Obiecałam sobie, że do świąt będę na cateringu, dlatego że mam mało czasu i gotowanie dla mojego syna, plus ogarnianie wszystkiego, tych filmów i tak dalej, więc obiecałam sobie, że do świąt chciałabym właśnie spróbować być na cateringu i w tym tygodniu zamawiam sobie matchfit, więc dajcie mi znać, jaki matchfit najbardziej polecacie. Słuchajcie, takim to sposobem zrobiłam wczoraj spontaniczne zamiast ciasteczek. Ciasto drożdżowe z borówkami. I wyszło takie pyszne, pominąłem wszystkie etapy. Tam było najpierw zrób roszczyn, później dodaj to, później ubij białka, nie, żółtka. I wrzuciłam wszystko do termomiksa i zrobiłam przepyszne drożdżowe ciasto. Naprawdę, wyszło wyśmienite. For Christmas this year. Co ci przyniósł Mikołaj? Ja cię kręcę, jednak zrezygnowałeś z liska. Okej. Taki gadżet, będziemy się bawić. Nie chodzimy, ale tu nie o to chodzi, bo można sobie też to o tak złożyć, prawda? No i już się podoba. To zupełnie inna sprawa niż lisek, nie? Tak. Hej, kręciłam dla Was film, stąd ten makijaż w piżamce, swoją drogą piżamka z Calzedonii. Minutka fajna. Powiem Wam kilka słów o kosmetykach. Anastasia. Bardzo dobra Anastasia, która miała sporo takich niefajnych opinii. Właśnie od Was, wiecie? A ja ją kupiłam w zimie. I powiem Wam, że bardzo dobrze mi się sprawdza. Naprawdę świetna mgiełka. Świetna mgiełka. Nie wiem, od czego to zależy, ale ja bardzo lubię takie glow, wykończenie naturalne. Co prawda nie jest tak dobra dla mnie jak Glam Glow, dlatego że mgiełką z Glam Glow ja uzyskuję taki efekt bardzo skóry rozświetlonej, lepkiej, nawilżonej, takiej super mega zdrowej. Tutaj jest bardziej pół Glam Glow, pół Fixer z Maca, ale nie do końca właśnie Fixer z Maca, więc to mi odpowiada. Tak, nie ma to jak jeszcze sobie piknąć, ale po prostu bardzo pięknie pachnie. Samo opakowanie
No to Anastazja zrobiła cudowne. To jest... Każda sroka będzie cieszyć oko. Kolejne dwie rzeczy to są Charlotte Tilbury. W ogóle chcę zrobić zamówienie na stronie Charlotte. Tak się czaję i czaję, bo tak, chciałabym zamówić korektor, podkład, stick do konturowania, który mi się kończy i konturówkę, oczywiście pillow talk, bo mi się skończyła. Tutaj mam konturówkę, którą kupiłam w TK Maxie i to jest kolor Hollywood Honey. Taki ciepły, piękny brąz. No i mam właśnie moją ukochaną Charlotte Tilbury Pillow Talk. Uwielbiam tą szminkę. I jeszcze szybka pogadanka o kosmetykach, które właśnie wystąpiły w filmie. Cudowny olejek do włosów. W ogóle ta marka jest bardzo dobra. Miałam wcześniej tabletki do włosów. Wiecie, jak pięknie po nich rosną włosy. Naprawdę. I tutaj w tym olejku jest 10 różnych olejków. Olejek lniany, awokado, który właśnie normalizuje skalp. I ja w trakcie, kiedy kręciłam ten film, dowiedziałam się, że słuchajcie, to jest taki cały treatment, cała taka kuracja, również nie tylko do włosów, ale do skóry głowy i widziałam na internecie efekt przed i po tej kuracji, więc na 30 minut wmasowujemy w skalp i myjemy normalnie. Pięknie pachnie w ogóle, a sprawdził mi się i myślę sobie, wow, jest super. No i przy okazji przeczytałam jego właściwości, mega. I nareszcie jakiś krem pod oczy, który mi ostatnio odpowiada, delikatny, ale mega nawilżający, rozświetlający i ogromny, 30 ml, nie tak jak słoiczki zazwyczaj, wiecie, i przy okazji mega cena. Z Nutridom, regeneracja, wygładzenie krem pod oczy z ekstraktem z pereł, zobaczcie sobie. Otworzymy sobie kolejne okienka. Kolejne okienko, coś delikatnego, myjka i jednostka, gdzie jest? Jest tu. Włożę sobie z powrotem te gadżety, bo już ten kalendarz w ogóle wygląda nie tak, jak powinien. Widziałam dziewczyny inaczej go trochę otwierają. O, The Body Shop Aloe Calm Sheet Mask. Po 15 minutach skóra ma być ukojona. Nie miałam nigdy żadnej maski w płachcie z The Body Shop. Let's go.